najlepszy sposób na zarabianie hajsu. Możecie sobie wejść na jego kanał, sprawdzić to, jak szybko zarobić kasę. Zobaczymy, czy to jeszcze działa na dzisiaj. I tak, to jest bardzo proste. Dużo się poziomu też wbija dzięki temu. Chodźmy sobie do sedna sprawy. Dużo losowań, no bo przede wszystkim chodzi o to, żeby zdobywać losowania i z losowań mamy kasę i wszystko, no nie? Więc tak, wchodzimy sobie w Creative Cube. Ja sobie to będę robił razem z wami chyba, żebyście widzieli. I sobie wchodzę tutaj w Creative Cube. Co dalej robi on? Laboratorium, Event Blueprint. I teraz tu chyba będzie trzeba wyszukać zawodów. Najlepsze w miesiącu. Czekaj, bo to pokazuje. A kod do udostępnienia pokazał? O! Mamy kod do udostępnienia i tu sobie możemy wyszukać, no nie? Wpisujemy sobie ten kod. O, wykasowali to! Zobaczcie! Nie ma już tego. Nie można tego wyszukać. Chyba, że coś źle wpisałem. Spróbuję jeszcze raz. 7463241179. Zobaczcie, nie działa to. Nie można tego wyszukać. A, ciekawe. No dobra, a zobaczmy sobie. I teraz muszę wybrać samochód, który najwięcej nam skillów zrobi. No to chyba... Weźmy tego Mercedesa może, co? Nie wiem, chyba to będzie dobre. Spróbujemy. Coś innego wyszukałem. Może będzie działać, nie wiem, nie mam pojęcia. Tamtego wyścigu, co włoskiego był? No już go nie ma. Ultimate Skills V2 December. To będzie to, czekaj, wezmę sobie poziom trudności botów, ustawię. Nie mogę ustawić innego, okej, okay, dobra, zobaczymy, o co tu chodzi. Czemu one tak powoli jeżdżą? Patrzcie, what? Czemu te boty tak powoli jadą? Patrzcie, ale dziwne. O co chodzi? You can finish the event anytime with rewind button. Karma driving? What? O co chodzi? I co dalej? Wygrałem? Ej, o co biega tutaj? Ej, patrzcie, punkty mi się nabijają. Co jest? Ej, patrzcie, poczekam, aż mi się... Ale jakie punkty? Za co? Co się robi? Dobra, czekamy. 330, 590, no i mamy 600. Zobaczymy, co się stanie, co ja za to dostanę. Wcześniej dostałem 7000 expa, nie? A teraz? Okej, teraz dostałem 4000 expa. To chyba nie działa. 12000 kredytów to tak i... 1000 XP skill chain. No to chyba nie. A może ja nie wiem, co to daje w ogóle. No nie, dostaliśmy tylko jeden ten. Dwa te skill pointsy. To jest lipa. Wchodzicie sobie do festiwalu. Wchodzicie w garaż. Wchodzicie w kolekcję samochodów. Wchodzicie sobie w Porsche. Wklacie sobie Porszawy. Jest. I wybieracie... Wow. Co mi się tu zrobiło? Już wybrałem Porsche, o co chodzi? I wybieracie sobie Porsche GTS, to jest ten tutaj. I klikacie jeden przycisk, żeby kupować. 80 tysięcy kosztuje ten samochód. Kupujecie sobie ich tam, żeby było szybciej. Pyk! Jak macie już te kajmany kupione, wchodzicie sobie do garażu, wyszukujecie sobie Porsche. Porsche, nie mogę trafić. No i bierzecie sobie. I teraz bierzecie sobie samochód, wybieracie sobie tuning i tutaj macie car mystery. I ten samochód ja już mam odebrany, ale go sobie nie zaznaczyłem. To żeby wiedzieć, który samochód macie już odebrany, to sobie dodacie go do ulubionych. I wtedy będziecie widzieć serduszko przy danym samochodzie, nie? O, ja tu mam serduszko. A tu mam jakiś nowy, I wchodzicie sobie w tuning, wchodzicie sobie w car mystery i kupujecie sobie te rzeczy. Kupujecie te na dole, bo one są najtańsze. I tutaj macie jednego ulspina i drugiego super ulspina. I jak jesteście w garażu, to one się od razu wam nie odbiorą. Nie? I potem dodajecie ten samochód do ulubionych, wybieracie sobie następnego kajmana, na przykład tego. I tuning, XP, jeszcze expa dostajecie za to. Wheel spin, super wheel spin. Samochód dodajecie do ulubionych, przechodzicie sobie z powrotem do Porsche, wybieracie sobie kolejnego kajmana. I tak cały czas możecie sobie spędzić wieczór. Na przykład oglądając, nie wiem, jakiś film ulubiony. Kupując kajmany i potem nagle okazuje się, że macie na przykład 100 super spinów do wykorzystania. Czyli to jest 300 jakby losowań, no nie? Wychodzicie z garażu, no i teraz nagle sobie wchodzicie w mój Horizon. Ja sobie odebrałem teraz 4 te zwykłe spiny, więc mam te zwykłych spinów tylko tyle. A zobaczcie, jakiś samochód Fordza mi się wylosował.
za 200 tysięcy, za 250 tysięcy mogłem go sprzedać. No i super spinów mam 12 sztuk. I zobaczcie, jak ładnie kasa leci. Ja nie wiem, po co właściwie ta kasa jest, bo z tych losowań i tak wypadają nam, wiesz, różne samochody, no nie? Jakby kasa jest w tej grze totalnie niepotrzebna. Do czego? Wszystkie domki i tak pokupujesz. No ale to jest sposób, dzięki któremu możemy sobie wszystko szybko... Teraz aktualnie działają te kajmany, nie? Bo one mają takie najtańsze te... te punkty wszystkie do zdobycia. Znaczy no, najtaniej dojdziemy do Super Wheel Spina, o, w ten sposób. Jakieś tam ciuszki, jakieś tam Nissany. Tego Nissana jeszcze nie miałem, ciekawe, w tej części. Tu nam się jakiś driftowy odebrał. Maserati Forza Edition. Lambo już prawie... Ja już nie wiem, ja bardzo dużo wylosowałem tych Sesto Forza Edition. No i... Kurde, mamy kolejne samochody. Jak wchodzę sobie teraz do garażu i w kolekcję aut, tu jeszcze nagrody można sobie poodbierać. Zresztą możemy pokupować te najdroższe auta, bo mam dużo kasy. To zobaczymy, weźmy sobie value i chodźmy zobaczyć te najdroższe. Tu na przykład, o, tego nie mam. Zobacz, co jakiś fajny jest, czy co to? No nie wiem, nie mam go, no kupimy no. 7,5 miliona kosztuje, czyli mniej więcej tyle, co zarobiliśmy dzisiaj. Kupujemy te najdroższe samochody. Ja nie, on nie jest niczym wyjątkowy, wydaje mi się. To jest po prostu Jaguar. Coś na twoim ramieniu to obciążnik czy rączka do plecaka? To jest do trzymania prosto pleców, wiesz? Co tam jeszcze możemy kupić? No bo wiecie co, ja nie wiem, jak już mamy dużo samochodów różnych, to nie wiem, do czego nam się ta kasa może przydać tutaj w tej grze. O, nie mam jeszcze F1 GT, ale teraz można go kupić sobie za punkty Forza, no nie? Type D, Auto Union jakiś. Dobra, kupujemy. Na pewno nie będą droższe od stanu konta. 15 milionów kosztuje, proszę bardzo. 15 milionów. Ten Jaguar to chyba tańszy był w Fordzie. Możliwe, możliwe. Ten samochód taki dziwaczny też był w czwórce. To nie jest jakiś nowy wóz. On był w Fordzie Horizon 4. Możemy sobie, chyba nawet w trójce był, tak mi się coś wydaje. Możemy ściągnąć sobie maskę. Mamy jakiś rzędowy silniczek. I zobaczmy, co tu jeszcze do kupienia z takich ciekawszych autek. Tu mamy jakiś za 2,5 miliona jakieś samochód. Sesto Element to jest. Takie zwykłe. Ciekawe, czy też jest takie dobre jak ta wersja Forza, no nie? O, McLarena Speed Tile'a nie mam. Ciekawe. 2 miliony 250 tysięcy. Forza Horizon 4 w Auto Show Max 10 milionów kosztowały auta? Poważnie? O, ten samochód super wygląda, nie? Z tym tyłkiem takim. Chyba, że nie ma Tesli w Forzie. No, przydałyby się do zabawy, co? Fajnie by było, jakby były. Tak. Kurczę, sporo nie mam autek. Nie mam Hennessey'a, Venoma. Ja pierniczę. Takie fajne auta. Tak, bardzo aerodynamicznie wygląda, no. Tamten Speed Tile. I kupujemy kurki. Tak, w trójce w Forza Horizon 3 była ta chyba pierwsza edycja Tesli Model S, no nie? Chyba z 12 roku była w Forza Horizon 3 bodajże. Coś takiego. Czy są auta elektryczne inne? No jest Jaguar jeszcze elektryczny, ten taki SUV. Jest Rimac Concept 2. Jest ten Russell. Kojarzycie go? Wiecie, o którego mi chodzi? Ja nie wiem, jak się wymawia nazwę tego samochodu. Jest taki dziwny wóz. Taki wygląda jak Batmobil. Ferrari F50 GT, paskud, ale można go też kupić sobie. Tutaj jest Jaguar CX-75. On był chyba w filmie James Bond. I w Forza Horizon 5 była to taka edycja specjalna, a tutaj jest już taki normalny. Razer kręci się do 6000. Dobra, ale to są jeszcze tanie. Ja sobie je później kupię. Agera RS jest jeszcze. Nie mam zwykłego CLK, kurde. Muszę to wszystko pokupować sobie. Sesto Element powyżej 2,5 miliona. FXXK jest normalnie do kupienia, fajnie. Enzo jest... A to co to, jakiś Bentley stary? No kurde. Ferrari California, Testarossa. Ja wam powiem, nie podobają mi się te samochody w ogóle. Są paskudne. Nie lubię ich. W ogóle mi się nie podobają. 16 milionów! Nie będzie, słuchajcie, nie będę miał kasy chyba. 16 milionów kosztuje ta fura. Chyba mi nie starczy na wszystkie samochody w grze. Katastrofa. Niedobrze. Typa, z tyłu jest zbiornik paliwa, ale wielki. Ja myślałem, że tam będzie, nie wiem, silnik. Ale Ferrari to chyba z przodu mają silnik. Nie, z tyłu też mają, kurde. Dobra, nieważne, nieważne. Dobra, kupujemy te najdroższe. Tu mam jeszcze California Ferrari. Duży bardzo ten zbiornik. On chyba samochód dużo palił albo coś. Albo był do jakichś wyścigów, ale ma 18 milionów, słuchajcie. Prawie cały mój hajs. Strasznie drogi samochód. Ale dziwny. Dziwnie wygląda ten silnik tak z wierzchu. I ten samochód, zobaczcie, no sam byś go zbudował, nie?
Czemu on taki drogi? No bo unikalny. Chyba wszystkie te najdroższe, które są dostępne. Może jeszcze starczy na... Nie, już nie starczy mi na McLarena F1 GT, ale to nie szkodzi, bo on jest dostępny na... za punkty Forzaton teraz. Patrzcie, ledwo mi starczy na Bentleya. Dawaj, zerujemy hajsy. O Boże, okropne te auta są. Konrad, tak, ale nie ma sensu, jak nie masz Forzy. I ten Bentley 4 miliony. W życiu bym nie dał za to nawet, nie wiem, 4000 zł. A on 4 miliony kosztuje tu grze. 4 miliony kredytów, czyli nie wiadomo czego w sumie. 900 tysięcy mi zostało! Sesto Elemento, nie stać mnie na Sesto Elemento! Na co mnie stać teraz? Poniżej miliona chyba, nie? Muszę szukać. Czyli powyżej pół miliona. Zerujemy mój ten, moją kasę na koncie. Tu jest jakiś dziwak, pół miliona kosztuje. O, dziękuję za suba, Szczepan, dziękuję bardzo. Pół miliona, hops. Teraz będę musiał szukać samochodu powyżej 250 tysięcy. Ej, miałem prawie 70 milionów. 67 milionów miałem. Ole fura, nie? Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest tutaj w tej grze. Fajny. Zrobię go na jakieś offroady. Kupa siana dzisiaj poszła. Okej, okay, tutaj mamy za 255 tysięcy. Ciekawe, nie da się chyba mieć tak, żeby kasa była na minusie, no nie? 255 tysięcy. Nie kupiłem wszystkich samochodów, a nie mam 57 milionów. Fajnie by była taka opcja, kup wszystkie samochody. O, nie? Chodzisz do salonu, kup wszystkie samochody. Naciskasz jeden guzik i już. To Porsche jest fajne, zresztą mam też inne. Inną Porsche'ę, bardzo dobra na wyścigi jest. Już sobie testowałem. Dobra, to musimy poszukać powyżej 150 tysięcy. Może będzie coś za 230, 235, 240. To już mnie nie stać na tego dziada wstrętnego. O, kontacza nie mam. Super. Dam ci subika, miałem go dać w październiku. Spoko, Szczepan, no. Ja rozumiem, że teraz szkoła i wszystko. Dobra, zerujemy. Patrzcie, zostanie mi chyba jakieś 15 tysięcy kredytów, nie? 15 tam... milionów, tylko tysięcy już. To jest moje dzieciństwo, z gum turbo. Dobra, 15 tysięcy się zostało. Tyle milionów chłop miał. Teraz szukamy samochód do 20 tysięcy jakiś. Czego tu jeszcze nie mam? Na Hondę mnie nie stać już. Katastrofa, ziomek. Na co mnie stać? Na nic mnie nie stać. Najtańszy samochód jest za 20 tysięcy kredytów. No, no i co teraz? A tak, mogę w sumie jeszcze części do aut kupować, macie rację. To będzie idealnie, żeby wyzerować, no nie? Tak, chyba nie da się na minusie mieć kasy, nie wiem jak to zrobić. Dobra, tuning. A weźmy tutaj jakieś rzeczy, powsadzajmy. 4 tysiące, 6 tysięcy, 8 tysięcy, 10 tysięcy, 13 tysięcy, 17... Już mnie nie stać. 17 tysięcy 200, 16 tysięcy 200 znaczy się. Już mnie nie stać na wał napędowy, na dyferencjał, też mnie nie stać, kurde, jaki drogi dyferencjał, ja pierdzielę, kurde, no to też mnie nie stać. Co jest, co może być takiego taniego? Może dystanse, okej, dystanse wydają się być tanie, 16 600, już jestem blisko, o kurde, nie, tego nie chcę, co tu jeszcze można kupić? O, dzięki za subika, Szczepan, kto dostał suba? Sosna, witamy Sosna w gronie subu, nie wiem, co tutaj można było, dystanse chyba najtańsze, no to jest kawałek po prostu jakiegoś aluminium, no nie? Dobra, no to zostaniemy przy tych dystansach, można by było pewnie jakoś lepiej to wyzerować. Ale nie wiem, na co bym mógł wydać 55 kredytów. Fajnie by była opcja podwójnie auta, żeby widzieć w garażu? A, że jeden obok drugiego, tak? Albo żeby były wystawione wszystkie naraz twoje samochody. Nie wiem. Dobra! 55 kredytów mam na koncie. Miałem 65 milionów. Mam, moi drodzy, 55 kredytów. I wiecie co? Ja jeszcze sobie nie odkryłem wszystkich tych tabliczek takich szybkiej podróży. Jak będę się chciał gdzieś teleportować, to muszę wydać 3200 kredytów. Czy uda mi się przeteleportować tu? Nie, nie mam wystarczająco dużo kasy, żeby to zrobić. O kurde, i co teraz? I co teraz? Pany, nie mam szybkiej podróży, nie działa. To tak jakbyśmy grali od nowa, nie? No z tym, że mamy same najdroższe samochody. Który jest najdroższy? Najdroższy to jest... ten jest najdroższy, Ferrari jest najdroższy. O, dzięki Sebastian za 12 zł.
Przyda mi się teraz każdy grosz, bo jestem strasznie ubogi. Mam tylko samochód Ferrari 250 GTO, który kosztuje chyba z 50 milionów. Jego nie można kupić normalnie w sklepie. Ja go skądś wylosowałem, nie pamiętam skąd. Tak to jest, jestem najbogatszym biedakiem chyba w tej grze teraz. No nie? On jest z garażu ukrytego. Aha, dobra. To w sumie wszyscy go chyba mają. To nie wiem czemu jest taki drogi. Możemy to wziąć na przykład. Tak, teraz jestem noobem w grze, no. Ile mam ogólnie samochodów? Wiesz co? Ja mam dużo zdublowanych, więc ciężko mi powiedzieć. Tak, Daytona jest najdroższa, no nie? Jakie auto ty. No dobra, ale jak teraz odzyskać kasę? No bardzo prosto. Wystarczy sobie, nie wiem, przejść do garażu na przykład. Wybrać sobie Caymana, Porsche. Bierzemy sobie Caymana i patrzcie jak dużo dają te wheelspiny. Teraz to będzie dobrze widać, nie? 45 tysięcy, 90 tysięcy i super wheelspin. Tutaj jakieś metro mi się wylosowało. Nie miałem tej fury, o ciekawe. 175 tysięcy, 175 tysięcy. Tysięcy. Czy pęknie milion? 250 tysięcy. I prawie milion już mamy. Zobaczcie. Taki jest ten sposób z Caymanem fajny. Możesz sobie bardzo szybko kasę nabić, nie? I w ogóle wszystko. Ciekawe, ile samochodów mam teraz nowych. 18 nowych samochodów i same najdroższe, zobaczcie. Tutaj mamy jakąś nagrodę. 4000 expa. A można odebrać wszystkie nagrody na raz? Chyba nie. A nie można sobie kliknąć tak, żeby... O, fajnie, okej. Okay. Dwa super wheelspiny. Lamborghini Reventon jakiś. Chyba już nie mam więcej nagród do odebrania. Ale Caymany i tak są dobre. Tam jest jeszcze dodatkowy ten zwykły wheelspin, także spoko. Kurde, poza tym ja sobie ich trochę pokupowałem i bardzo szybko mogłem odzyskać część kasy. Tak, żeby nie być biedokiem. Chyba już nie mam więcej nagród, tak mi się wydaje, do odebrania. I w krótkim czasie mamy milion, nie?